Cześć, witam Was serdecznie. Jesteśmy w tej chwili w Gdyni na skwerze Kościuszki obok Daru Pomorza. Jest ze mną Ela Majkowska, dyplomatka Akademii Fotooko. Cześć Elu, witam Cię serdecznie. Bardzo miło Ciebie poznać na żywo. Cały czas widzieliśmy się, czy słyszeliśmy się w internecie, kontaktowaliśmy się, a teraz jesteśmy bardzo miło. Już na żywo. Ela wykonała pracę dyplomową i jest to właśnie ta skromna książeczka, ale zawartość nie jest skromna, zawartość jest fantastyczna. Jest to wspomnienie rodziców i mamy tutaj zdjęcia, na którym są przedmioty należące do rodziców. Ela, opowiedz nam, opowiedz wszystkim, jak doszło do powstania tej fantastycznej historii. Głównym motywatorem, który jest, byłam Ewa Lemka, tak naprawdę. Byłam... Ewa Lemkę. Lemkę. Jest pomysłodawcą tego. Ty powiedziałeś mi kiedyś, że można zrobić wspomnienie mamy. Robiłam przedmioty, które mamy, chciałam pokazać mamy rytuał całego dnia. No, przedmioty filiżanki do... nie podobało się, były zdjęciami odrzuconymi. No i załamałam się tym, próbowałam inne rzeczy. Koleżanka mnie wyciągnęła na kiki, chodziłam na kiki z koleżanką i pewnego dnia, mroźnego zresztą dnia, koleżanka nie mogła ze mną pójść, ja świetną muzykę, poszłam sobie 10 km w las i wracając już byłam pod samym domem, a parę dni temu było Ewy Obrona i sobie pomyślałam, przecież ja mogę zrobić obydwu. To prawda, że tato już nie żyje 10 lat, mama dopiero parę miesięcy, ale to nie przeszkodziło mi, żeby upamiętnić, bo naprawdę ciężkiego ich życia, które oni razem przeszli i później, w późniejszym życiu my z siostrą doświadczyliśmy tego ciężkiego życia razem z rodzicami. I dlatego chciałam taki hołd im oddać, bo naprawdę rodzice dla mnie są ważni, chociaż byłam w wieku młodym, buntowałam się przeciwko, uciekłam z domu tak jakby, ale to było ucieknięcie w domu, z domu do Opola, do szkoły z internatem, bo nie chciałam na gospodarstwo robić, nie chciałam być w domu i tam wyszłam na ludzi, nie musiałam z tego zrobić, ale jestem za to wdzięczna, że pomimo wielu trudności losów, które nas po drodze na tej gospodarce spotkały, pozwolili mi skończyć tą szkołę i za to im jestem wdzięczna. Ta droga do wykonania dyplomu była dość długa, była bardzo, bardzo długa i kręta. Możesz powiedzieć o tej drodze i czy opłacało się? Będąc kiedyś nie wiem gdzie nawet, a poza domem. Mąż, chyba u mamy jak zwykle byłam, mąż znalazł kurs Akademii Kulinarnej. Więc skończyłam kurs Akademii Kulinarnej, bo robiłam, prowadzę swojego bloga kulinarnego. Później skończyłam tego bloga, kurs fotografii kulturalnej, który mi dała trochę pozytywów, bo inaczej robiłam zdjęcia, już inaczej patrzę na zdjęcia. Kurs Fotooko, kurs fotografii podstawowej, coś takiego było, też skończyłam. I później jak zwykle pojechałam do mamy na Wszystkich Świętych, to było dzień przed Wszystkimi Świętymi. Mąż telefonicznie, jak zawsze spontanicznie podejmujemy wszystkie wydarzenia, wszystkie spontanicznie podejmujemy, zadzwonił, że on mnie zapisze na Akademię Fotooko, żebym coś umiała więcej, bo to chwilę sprzęt kupujemy, jeden, kolejny, a ja się tym w ogóle nie interesuję tak dogłębniej. No i jak zwykle, bez moich tam większych uzgodnień, zapisał mnie na tą akademię i było. Żeśmy, nic nie zapowiadało naszej wielkiej życiowej tragedii, jak ja to później ujęłam. Miała to być fotografia makro. Kupiliśmy obiektyw makro, lampę makro. Żeśmy się nastawiali, że pojedziemy gdzieś w fajny zakątek kraju, żeby zrobić ten obiektywy makro i lampą makro w super zdjęcia. No ale los nam pokrzyżował trochę plany, mama bardzo poważnie zachorowała. No i to już całe wakacje na fotografię makro odpadły. To już nie było jak tego robić. Później się przyciągnął ten dyplom, w ogóle nie zaglądałam do tych wszystkich wykładów, tego wszystkiego, ale jednak mnie coś ciągnęło. Gdzieś tam mama była w domu, gdzieś tam wbiegło jakieś 3 zdjęcia zrobić, wyjść, żeby kobieta dojść do tego komputera, usiąść, bo to było takim odskoczeniem od dnia codziennego i mi to bardzo dużo dawało, bo nie musiałam patrzeć na to cierpienie, które mnie naokoło otacza i ten wszystki smutek. I w końcu stało się? Stało się, że zaczęłam robić, chciałam, bodajże pierw było coś z mamą związane na, mamy rytuał dnia, zdjęcie było odrzucone, w końcu chciałam zabytki naszego Szczeleckie, był po 200 latach ściągnięty ten żlandor, który największym zabytkiem w naszym miasteczku małym jest, te ruiny, ale było przez siebie zdjęcie odrzucone. Ja się starałam, po lesie chodziłam, to już było to dołek mojej depresji. Chodziłam po lesie, żeby zrobić te zakątki, uchwycić, ale to było zdjęcie odrzucone, bo później stwierdziłam, że są faktycznie beznadziejne. Ale żylandoru mam, który to jest wykorzystane zdjęcie w inny sposób. Później zaczęłam robić na pleksji białej zdjęcia. No, też były odrzucone, ja się kolejną
załamałam się, wiedziałam, że nie robię, rzucam ten dyplom, bo byłam jeszcze w takim dołku psychicznym. Tak już wychodziłam z tego, ale jeszcze byłam w dołku psychicznym. Ale gdy Szymon powiedział, że można na deskach robić, pojechałam na wieś, to musiało być 80 km od Strzelec. Jeszcze wtedy nie mieliśmy ogrzewania w domu, żeśmy byli w trakcie zamontowania ogrzewania tam. Poszukałam na strychu deski, które tato w lesie piłował, to musiało być typowo deski, które tato je zrąbił przed kilkunastoma latami. Wyszlifował, ułożył, wylegrzegowane są na strychu taty deski. Przywiozłam te deski, zaczęłam szukać rekwizytów. Specjalnie kiedyś, żeśmy pojechali na tygodniu z mężem poszukać te stare śrubki, te wszystko rzeczy. Szydełka, które mama bardzo lubiała to. I każda rzecz, każde zdjęcie w tym ma dla mnie znaczenie bardzo takie ważne, bo by uczestniczyłam w tym życiu i one, dotykałam tego wszystkiego sprzętu, który mi tam jest uchwycony. Czyli ten dyplom można powiedzieć, że miał jakąś taką, załóżmy, wartość terapeutyczną? Terapeutyczną, tak. Jak dochodziła do obrony, ja stwierdziłam, że nawet z kuzynką, która blisko mi pomagała później komentarze robić, która jest polonistką, później z drugą polonistką, konsultowałam te opisy, to stwierdziłam, że to jest tak jakby dla mnie terapia, forma wyjścia z tego wszystkiego i ja już czuję się wolna. Także no, naprawdę ten dyplom dał mnie dużo, dał takie oczyszczenie tego wszystkiego i gdzie wyszłam już na prostą. Ale powiedz, czy ta długa droga, te ciągłe odrzucenie, bo to naprawdę przyznaję, że to długo trwało. Bardzo długo. Ale powiedz, z perspektywy czasu, czy to się opłacało? Opłacało się. Bardzo opłacało się dojść do tego momentu, w którym właśnie... Opłacało się dojść. Raz, że zdjęcia są nie na wysokim poziomie, ale są na wyższym poziomie i zaczynałam. Do perfekcjonalizmu to jest jeszcze daleko, duża droga. Jeszcze się muszę wiele nauczyć, ale są już na przyzwoitym poziomie, powiedzmy. Gdzie no nie wstydzę się pochwalić, żeby to gdzieś tam było, ale... No jeszcze trzeba wiele nakładu pracy, żeby to było. Opłacało się tyle odrzuceń, tyle wszystkiego. Ale kolejne odrzucenie to był krok do przodu w mojej, jakby mówię, no cały czas uważam, to była moja wielka terapia. Bo jeżeli by tego nie było, to ja nie wiem, jakby się ze mną skończyło. Naprawdę był ze mną stan psychiczny, bardzo kiepski. Czy poleciłabyś naukę w Akademii Fotooko? Poleciłabym. Czemu się tam nauczyłaś? Co było tam? Przede wszystkim... Oglądając inne zdjęcia, jak pan ocenia, że nie wolno robić pewne zasady są kadrowanie, co ma być w tle, co nie ma być w tle. Nawet robiąc niedawno na imprezie rodziny zdjęcia, ktoś mnie tam poprosił, był chrzciny, i żeby coś tam mówił, przejdźcie, bo to jest coś mi kadry. A, przestań, ale to mi nie pasuje, także inaczej już patrzę na zdjęcia, że coś tam mi przestawia, przesuwa się. Nawet szkolne zdjęcia na zakończenie roku szkolnego usunę, też robię zdjęcia pani, nie pani zrobiła, ale to mi przeszkadza. Także są postępy w mojej fotografii i naprawdę czasami jeszcze jak mam czas, ostatnio to już odpuściłam, bo już miałam bardzo zmęczona tym wszystkim, byłam. Bo miałam nawał pracy, ale czasami jeszcze zaglądam w środę, żeby poglądać, jak inni ktoś robi zdjęcia. Także to jest bardzo ciekawe, może się jak nawet osoby, które opowiadają o czyichś pracach, można się wiele nauczyć, co robić, czego nie robić. Tak, absolwenci Akademii Fotooko mają dożywotnie bezpłatne wejście na spotkania. Stają się właśnie honorowym członkiem i mają dostęp, także zapraszam. Ela, dzisiaj jestem właśnie... bardzo ważny dzień, w którym będę mógł ci wręczyć dyplom i zwieńczenie właśnie twojej fantastycznej pracy. To w tej chwili to już jest twoja skromność, ta? Zdjęcia, ta książka, fotoksiążka jest naprawdę dobra. Zdjęcia, które są tutaj, są naprawdę bardzo dobre. Będę się tymi zdjęciami chwalił na prawo i lewo. Dziękuję. Tak więc no nie są zdjęcia przeciętne, to są zdjęcia bardzo dobre, na bardzo wysokim poziomie. Do tego właśnie ciągle dążyłem. I no dzisiaj jest ten moment, kiedy zwieńczymy właśnie twoją naukę, ciężką pracę. No i puścimy w niepamięć to co było, twoje pewne życiowe wydarzenia. Jak symbolicznie po prostu w ten sposób... To jest ukonorowanie tego wszystkiego i to jest wyjście na prostą. Także gratuluję. Dziękuję. Ci. Dziękuję. Proszę bardzo, oto dyplom. Dziękuję ślicznie. Książka, żeby jeszcze bardziej ćwiczyć kompozycję. Dziękuję ślicznie. Jest mi bardzo miło.